Witamy i zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy program sportowy. Sportowy weekend tak naprawdę już rozpoczęty, bowiem dwie godziny temu zakończyło się spotkanie pierwszoligowych futbolistów Odry Opole z Sandecją Nowy Sącz. Ten mecz oglądała dla Państwa Daria Strąg. Spotkanie przy ulicy Oleskiej zakończyło się podziałem punktów. Odra zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 1-1. Wynik spotkania otworzyli goście. Michal Peter Bućko wykorzystał rzut karny, który został podyktowany w 4 minucie. Natomiast gola na wyrównanie zdobył Rafał Niziołek w 51 minucie i tym samym sprawił prezent nie tylko polskim kibicom, ale także sobie, ponieważ ma dzisiaj 32 urodziny. A w tym dzisiejszym spotkaniu w roli pierwszego trenera zadebiutował dobrze znany i zawodnikom, i opolskim kibicom Piotr Plewnia. Trenerze, jak ocenia trener to dzisiejsze spotkanie? No tak, spotkanie niełatwe na pewno. Sandecja postawiła wysoko warunki. Zresztą od początku rundy i odkąd trener Dudek, że tak powiem, zawitał do Sandecji, widać duży progres tego zespołu i to nie jest przypadek, że ten mecz dzisiaj był taki ze strony Sandecji bardzo intensywny i bardzo mocny i rzeczywiście 20 minut w naszym wykonaniu było przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. Nie ma się co oszukiwać. Myślę, że to nie jest żadna krytyka, tylko po prostu stwierdzenie faktu. Najważniejsze, że po tych 20 minutach, niestety po straconej bramce rzutu karnego, ale po tych 20 minutach troszeczkę się obudziliśmy i dwie dobre sytuacje, już inna postawa w drugiej połowie, zdecydowanie rzeczywiście nasze większe zaangażowanie, mądrzejsze przede wszystkim granie, bo dzisiaj niestety oczywiście boisko jest optymalnie przygotowane na miarę możliwości, ale to nie jest boisko, na którym spokojnie można swobodnie wymienić kilka podań. Także prosto, pragmatycznie i rzeczywiście remis, no może nie do końca bardzo zadowolenie, ale też z perspektywy tego, co się działo na boisku, myślę, że zasłużony remis i dla obu drużyn. Odra zatem nadal na 8. miejscu w pierwszoligowej tabeli, ma już w swoim dorobku 30 punktów. Wystartowała przed tygodniem również 4. Liga Futbolowa, a w niej rezerwy opolskiej Odry. Po inauguracyjnym 0-0 w Głogówku tym razem nasza ekipa będzie gościła wyżej notowany zespół Porawia Większyce. Spotkanie jutro o godzinie 15. Piłkarzy na zielonych murawach zatem będziemy oglądać, natomiast wciąż przerwę w rozgrywkach mają nasi pierwszoligowi futsaliści Drewno Opole Komprachcice. Nasz zespół także niestety pogrążony jest w żałobie. Przypomnijmy, przed tygodniem w Toruniu po meczu naszego zespołu zmarł wieloletni działacz, prezes, kierownik zespołu Grzegorz Lachowicz. Jutro odbędą się uroczystości pogrzebowe pana Grzegorza, którego wspomina jego wieloletni przyjaciel, a także i trener oraz zawodnik zespołu z Komprachcic, Dariusz Lubczyński. Wczoraj nawet w domu przeglądałem Messengera. Chciałem zobaczyć jego pierwszy wpis, żeby się do niego dostać. Przewidziałem prawie godzinę te rozmowy i data była 2016 rok. Także można powiedzieć, że to jest prawie kronika. No, natomiast na pewno by chciał, żebyśmy to kontynuowali wszystko. Otoczył się ludźmi dobrymi, którzy go szanowali. Mają kompetencje. Już jesteśmy po pierwszych gdzieś tam wstępnych rozmowach, że na pewno jego dzieło będzie kontynuowane. No oczywiście pierwsze mecze będzie tak, że będziemy gdzieś go szukać obok siebie i pewnie to szybko nie minie. Natomiast no, jak to się mówi, czas leczy rany, ale może to trochę potrwać. To był prawdziwy działacz z krwi i kości, człowiek, który poświęcił się tej życiowej pasji. Wyglądało to w ten sposób, że albo się coś robiło na 100%, albo się w ogóle tego nie robiło, albo się wcale tego nie robiło. Nie było jakby środków pośrednich. Mamy wzmocnić zespół, zrobił to. Chcemy się utrzymać, musimy się utrzymać. Wszystko robił, żebyśmy ten cel osiągnęli. Poza sportem, no, jeździliśmy, raz miałem okazję, zresztą Grześ od dłuższego czasu z Michałem odwiedzał dom dziecka, bodajże w Jasienicy. Zrobił dużo dobrego dla tego domu dziecka. Wszystkie organizacje, już tak jakby skacząc ze skrajności, wszystkie organizacje młodzieżowych mistrzostw Polski, jakieś eventy, no wszystkim dyrygował. Jeszcze rok temu prawie robił wszystko sam, mając jeszcze ludzi do pomocy, wszystkiego pilnował. W ostatnim czasie troszeczkę podzielił się kompetencjami. No człowiek orkiestra, na razie sobie jakoś tego nie mogę wyobrazić, czy jest ktoś w stanie to zastąpić. Otoczył się ludźmi dosyć dobrymi, którzy
byli jego przyjaciółmi i jestem pewien, że jego dzieło będzie kontynuowane. Jutro uroczystości pogrzebowe. Pogrzeb, czyli uroczystości pogrzebowe jutro zaczynają się o godzinie 13, czyli w sobotę, na starym cmentarzu w tej starej kaplicy. No, na pewno będzie bardzo dużo osób, bo dzwonili do mnie ludzie w futsalu z całej Polski. Gdzieś niektórzy zapowiadali, że na pewno przyjadą. Uroczystości pogrzebowe, przypominam, na cmentarzu w Opolu Półwsi. A my wracamy do ligowych zmagań. Już o 19.15 KPR Gwardia Opole w PGNiG Superlidze podejmie zespół mieleckiej Stali. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu tych zespołów w Mielcu górą byli gospodarze, o czym dobrze pamięta trener Rafał Kuptel. Na pewno jest to jakiś powód, żeby chcieć się odegrać u siebie, wygrać z tym zespołem. Pomimo tego, że ten zespół gdzieś tam jest w końcówce w tabeli, przedostatnim bodajże jest paru zawodników doświadczonych. Trzeba się skoncentrować mocno i dużo napracować w obronie, żeby myśleć o trzech punktach, żeby zostały w Opolu. Niewiele brakowało w Puławach, no ale niewiele to jest zero punktów, które się przywozi. Na pewno po meczu była złość, bo gdzieś do 50 chyba drugiej, trzeciej minuty żeśmy prowadzili ten mecz. No zabrakło troszeczkę siły, troszeczkę doświadczenia nam zabrakło i po meczu była złość na pewno. Ale już minął dosyć długi czas, była reprezentacja, mieliśmy też chwilę czasu, żeby odpocząć i teraz koncentrujemy się. To już jest historia, trzeba zrobić wszystko, żeby, tak jak powiedziałem, trzy punkty, zwycięstwo zostało w Opolu. Czym pokonać w takim wypadku Stal, czym ją rozhartować? Ten co zawsze, to co powiedziałem tutaj przed chwilą, obrona, przede wszystkim obrona, grać mocno, agresywnie, świadomie, gdzieś tam dużo przeanalizowaliśmy, jakie są atuty w ataku, co grają w ataku, to żebyśmy to na to się skoncentrowali i próbowali im te atuty zabrać i z tego pociągnąć kontrę, to są łatwe bramki i na pewno naszym bramkarzom się o wiele lepiej obronić. Start spotkania w Stego Arenie 19.15. Jutro także Opolska Hala zapełni się tym razem siatkarkami. Nasze liderki Unii Opole w pierwszej lidze podejmować będą przedostatni zespół ligowej tabeli, czyli Karpaty Krosno. Pojedynek jutro od godziny 18. Walczą wciąż o utrzymanie drugoligowi siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej. Drużyna Zbigniewa Rektora po dwóch pierwszych spotkaniach z drużyną Woleju Rybnik przegrywa 0-2. Przegrali 0-3 i 2-3 w Rybniku. Tym razem stają przed szansą odwrócenia losów tej rywalizacji. W sobotę pierwszy z pojedynków o godzinie 15. Jeśli Opolanom uda się to spotkanie wygrać, to dojdzie do kolejnego meczu w niedzielę, który rozpocznie się o godzinie 14. Jeśli w sobotę przegrają, to niestety pożegnają się z drugą ligą. Wciąż nad wyraz dzielnie spisują się nasi pierwszoligowi koszykarze. Wigry Politechnika Opolska po niespodziewanym wyjazdowym zwycięstwie tym razem czekać będzie na swojego kolejnego rywala we własnej hali. Przed Opolanami pojedynek z Dzikami z Warszawy. Mecz tradycyjnie o 17.30 w sobotę w hali Politechniki przy Pruszkowskiej. Tyle o ligowych zmaganiach. Na koniec zapraszamy Państwa na imprezę rekreacyjną, bowiem ona będzie miała wieloraki charakter. Mowa oczywiście o wiosennym sprzątaniu kamionki Bolko, która to impreza połączona będzie z zakończeniem sezonu mursowego, a także krótkim treningiem biegowym dla chętnych. Wszystko oczywiście uzależnione od pogody. Początek tego spotkania, czyli przyjemne z pożytecznym, w niedzielę o godzinie 12. U nas to już dziś wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasz kolejny program za tydzień i przypominamy, że sportowe informacje znajdą Państwo jak zwykle na Czasie na Opole oraz na Sportowym Opolu i Opolu. Myślę o stronach internetowych oraz oczywiście i na naszych fanpage Opola, Sportowego Opola i Czasu na Opole. Do zobaczenia i do usłyszenia.